Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z pięknej gry, którą jest Alex. No i mamy bardzo, znaczy wiemy bardzo dużo. Mamy do ogarnięcia o wiele za dużo rzeczy. Na głowę mamy strasznie dużo. Główne misje zostawiamy w tył. Mamy jeszcze dużo swoich misji. Łowcy nagród. Który jest chyba niedaleko stąd. To jest Ray w ogóle. Ale Ray chyba miał wrócić do obozu. Kurde, my chcieliśmy się tutaj wypaczyć w te zimne tereny i zobaczyć, o co chodzi. Cholera, jest tyle do zrobienia. My też musimy zdobywać pieniądze. Wydanie mamy prawo berserków. Cholera wie. Ale mamy też misję z konwerterem, tak? A my konwerter tam zniszczyliśmy. A czyli mam odłączyć ten konwerter, tak? Dobra, czyli odłączmy ten konwerter. Gdzie, że tutaj nie ma przeciwników na górze, nie powinno być. Nie było warto, nic nie miała takiego. Nauczmy się lepiej złodziejstwa, żeby kraść więcej i szybciej. Tam są drzwi, których nie mamy otworzone. Za oni się nie przejmują tym, że coś bierzemy. Co masz dobrego? Okej, oni mają te rzeczy. Alex w czystej formie mają. Też miło. To jest nasze nowe. Spodnie pracownika możemy mu sprzedać. O, to jest mocne w ogóle. Jakieś stary w ogóle. Dobra, mamy czas w ogóle, to nie widziałem, że... A tutaj, dobra, tutaj nie ma czasu, to dobrze. Dobra, powiedzmy, że to będzie 5. To będzie na przykład to 8. 6, a tu 7. A, czyli musimy dać 7 i 8. Wchodzę w dom. Pole ochronne, czy to jest warsztat? Mały biały kamień. Dobra, mamy kamyczki. Spela do drona, dużo rzeczy do drona. Kurde, gra jest jeszcze przed nami tak wielka, tak otwarta. Jeszcze mamy tyle przed nami, jeszcze z jakieś 40... Jezu, 40 odcinków strzelam. Chyba się do tego nie nadaje. O, lepsza skrzynia, której nie otworzymy, niestety. Dobra, wyłączamy jeden z pierwszych konwerterów. Pięknie. Nie ma już kopania Aleksu. Ale zawsze można zobaczyć, co jest na samej górze. Coś dla nas pewnie. Napoje eleksowe, co mnie cieszy bardzo.
Cia! Przepraszam bardzo. A no, mamy napoje. Będzie trzeba tutaj zrobić jeszcze więcej napoi. W sensie napoi tych takich eleksowych, które dają nam statystyki. Atrybuty to jest piękna rzecz. Expa nie chce, ale atrybuty na pewno. No dobra, możemy tam zejść chyba na dół. O, jest teleporter nawet. Subcio. Ciekawe, czy mogę tu na dół zejść. Oj, nie, nie mogę. A jeszcze jakieś stworki tu są. Dobra, jest Elexit, jest coś, one wiadomo tutaj będą brnęły, żeby zdobyć Elexit. Jeszcze mogę włączyć kolejny. Dzięki koledzy, bo już się trochę bałem, że się jednak wyrąbię tutaj. O kurde, żebym za dużo użył jedzenia. Ajajaj, zmarnuję trochę. Myślałem, że ten lodowy teren ogólnie zniknie, jak wyłączymy konwerter. Ciekawe, czy on nam coś powie teraz. Konwerter w południowej abyście został zdezaktywowany. To mocny cios dla hybrydy. Nieważne, do czego potrzebuje tego Eleksu. Właśnie odciąłeś jedno z jego głównych źródeł zaopatrzenia. Założę się, że Xakor już szykuje odpowiedź. Przygotujemy się na atak na lodowy pałac. A co z innymi konwerterami? To twoje zadanie. Wiesz, jak je dezaktywować. Utrata każdego z nich znacznie osłabi Xakor. Zatrzymamy ich siły, gdy zaczną odwrót. Wydaje mi się, że powstrzymanie napływu Eleksu do Xakoru okaże się korzystne dla strategicznego punktu widzenia. Ale to ty musisz zadecydować. Wyłączymy wszystko. Jest jeszcze misja. Dla naszego towarzysza... Axa, właśnie. Ja chcę chyba złapać ich wszystkich najpierw, wiecie? Jeden jest tutaj, jeden jest blisko tego punktu. Dobra, skoczmy tam. Musimy ich zabić. Zdobyć głowy i zdobyć kody. Czekajcie chwilę, muszę się tutaj ogarnąć. Ojojoj. Boże, bo mam ochotę kichnąć, a... Nie chcę kichać przy was. Kurde, szkoda, że zmarnowałem żyćko. Można z wami handlować, to mnie smuci. Co teraz robisz? A nic, nic nie robię. Dobra, tam są ludzie. Ja tu tylko kradnę. Dobra, polujemy. Czy to jest żywe? Nie, to jest martwe. Jeszcze tam przypierdzielił. Na niedobór tego złego.
O cholera jasna, tam nie chcę iść. On jest pewnie za tą tutaj rzeczką, czuję. Tak, za rzeczką lawy. Dobra, jest tam przejście jakby. Nie jestem jeszcze na tyle silny, żeby się mierzyć z przeciwnikami. Nie wiem, ja czuję się jeszcze taki bardzo słaby. 20 poziom, a czuję jakbym był za słaby na wszystko, co tutaj żyje. O Jezu. Cholera, tych przeciwników to się roi aż. Dobra, koledzy są niedaleko, będzie trzeba ich zaraz tutaj zdjąć. Się boję walczyć z czymkolwiek. Jakbym był berserkiem... To jeszcze lawa płynie. Był berserkiem, byłoby inaczej. Tam są dwie chimery. Ja Jezu, tutaj jest jeszcze to gówno. Są tutaj blisko? Tak, oni są już przed nami. Dobra, muszę zapisać przed tą walką. No będzie ciężkie, muszę granatów zużyć dużo. Wolałbym mieć zbroję dla emisariuszy, ale jak nie ma, to nie ma. Puu, ajaj, panie, chyba tak nic tego nie zrobimy. Musimy się przejść tu jakoś górą. Bo ja mam mało granatów. Ja nie wiem, czy ja mogę w ogóle do towaru teraz już wejść, jak jestem, wiecie, klerykiem. Dobra, to będzie ciężka akcja, wiecie? Będzie bardzo ciężka akcja. Teraz weź zabij, tu jest tyle stworów wokół. Szkoda, że my ich jeszcze nie możemy pozabijać normalnie. Niezbyt fajna walka. No teraz to musimy na pewno kupić. Nie powinieneś ze mną walczyć. Teraz to naprawdę musimy kupić granaty. Musimy pójść do towaru. Bo nie dam rady zabić kolejnego. Nie dam rady bez tutaj zbroi, broni. Ledwo jakkolwiek pokonaliśmy tych tutaj. Cholera jasna, tutaj ciężko. Potrzebujemy eleksu dużo na zbroję, a ja kurde tutaj marnuję na coś takiego. Cholera jasna. Ciężko, ciężko.
Został ostatni typek, Bartok, tutaj. Dobra, na razie musimy się tepnąć do towaru. Kupić jak najwięcej granatów, jeżeli oni nas w ogóle wpuszczą. Ja bym jeszcze poszedł do naszego kolegi po pieniądze. Tego, co bramę pilnował. Niech nam da pieniądze teraz. Dobra, Spike nas przepuścił, nic nie chciał, uff. Dobra, mamy już trochę. Czekaj, coś mi tutaj pika. Muszę coś zobaczyć. Dobra. Let's go. Muszę iść do kolegi po pieniądze. Jeżeli mam nadzieję, że mi je da. Ciekawi mnie, czy coś powie, jak do niego podejdę teraz. Uważaj, kleryku, bo wrzucę cię do kanionu. Cholera. Słodzieju. Dobra, dupa. Nie, no muszę się nauczyć lepiej kraść, bo to tak słabo na razie. To mnie chyba ten ziomek widział, co tak sobie szedł. Tak kminie. Dobra, tu jest jakaś brama? A tej bramy nigdy nie widziałem. Ani tego domu. Nie wiem. Idę do naszego kolegi, do którego chcę pieniądze. Lepiej, żebyś poszedł. Lepiej będzie, jeśli sobie pójdziesz. No i poszedłem. Nie mam tu zbyt dużo biznesów. Nic tu zbytnio nie zdobędę. Procedura. Dobra, ale gdzie jest nasz kolega? On pewnie poszedł do baru, bo on tam lubi. Przecież on mówił właśnie o tych Chloe. A ten tutaj to jest strażnik pewnie muru. Nie, nie ma tutaj. Zajmij się swoimi sprawami. Nie teraz. Kurde, ale gdzie jest nasz kolega? Nie masz prawa tu być. Co tu robisz? Podjąłeś słuszną decyzję. Teraz się wynoś. Spadaj tam i ja tu po prostu szukam, co mogę tu porobić. Ale dobra, zniknął mi. Naucz mnie czegoś. Załatwię. Nic mnie nauczysz, bo nie mogę. Jestem spłukany kompletnie. Nie wiem, gdzie jest nasz kolega, który miał nam płacić. Naprawdę nie wiem, może w barze jest. Że poszukać go. No ej, no pieniążki, nie? On miał dawać nie wiem co ile. Chociaż tu ktoś jest z domu. A nie, dobra, to jest ten typek. Dobra, jeszcze raz nie będę tam wchodził. Idziemy do baru zobaczyć. No dobra, niebieski to jest nauczyciel, to jest ta babeczka. No nie ma. O, jest cienki. Robot, który cię zastąpił, zabija ludzi. Tak? Ha. Czyli wykonuje pracę lepiej niż ja.
To chyba dobrze, nie? Dlaczego? Przez to, co się w nim znajduje. Kiedy albowie nas zaatakują, na pewno nadejdą stamtąd. Dzięki temu wrzucenie nas wszystkich do konwertera zajmie im tylko chwilę. Dlatego ta brama jest tak pilnie strzeżona. Nikt przez nią nie przejdzie. Ale, jak już mówiłem, można postawić przy niej... Dobra, najpierw... Czekaj, bo w Abessie to jest... Tawar. My tutaj umiemy jakby wejść do środka, już tam zabiliśmy wszystkich. Ciekawie, czy damy radę zdeaktywować to. Ale najpierw pójdziemy sobie... po chyba Arxa. I weźmiemy go do walki. Chociaż nie wiem, czy go bierzemy do walki. Nie wiem, czy można go wziąć na tą samą misję, co on jest potrzebny. Analiza. Obiekt przydatny. Pozyskiwanie. Dzięki. Zrobię z niego użytek. Dowódco. Analiza. Błędna przynależność frakcyjna. Nasze priorytety się zmieniły, U4. Z pomocą frakcji mamy większe szanse na przeżycie i uzyskanie odpowiedzi. Przeżycie? Analizuję. Zalecane zdobycie lepszego sprzętu. Tak, pracuję nad tym. Dasz sobie radę, U4? Tak, dowódco. Hej, chwila! Wyczuwam ślady złoża Eleksu. Sprawdzę, czy czegoś się tu dowiem. Gdzie jest to złoże? Jest na górzystym pograniczu Edanu i Tawaru. Wygląda na wystarczająco duże, bym mogła dowiedzieć się więcej. Dobrze, znajdźmy to złoże. Za mną. Na wschodniej granicy Edanu. No dobra, dobra, sorry. Myślałem, że zrobimy tu misję, ale jak widać nie. Chciałem tam zabić tego typka, ale jak widać nie. Oby tym razem poszło inaczej. Muszę dowiedzieć się jak najwięcej. Wyczuwam tylko słabe ślady. Muszę się w pełni skoncentrować, żeby ich nie zgubić. Znów potrzebuję twojej pomocy. Skoro obecność Eleksu jest tak słabo wyczuwalna, może warto spróbować gdzie indziej? Zabrnęliśmy za daleko, by zrezygnować. Muszę się skupić. Jeśli pojawi się jakieś zagrożenie, będziesz musiał sam się z nim uporać. W przeciwnym razie stracę kontakt z Eleksem. Ja będę szła za jego głosem. Ty uważaj. O mój Boże, to będzie ciężkie. Granaty będziemy musieli zużyć. Uważaj na mutanty. Czy to jest to jeziorko? Dobra, jest nawet teleporter, co mnie cieszy, bo mało mamy tych teleportów. Dobra, możemy ją zamieść dalej. Nieważne co będzie. Ja wiem, że tam jest ten Eleks, więc... Co, tylko nie wiem teraz, którą stronę ona pójdzie. Czekamy na nią, nie ma tu żadnego stwora, więc... Nie muszę się obawiać. A widzicie, czyli na rozwój tej misji z nią musimy przeczekać do kolejnego rozdziału. Boże, ale to będzie. Chcę tego Arxa w końcu zrobić i dostać te wszystkie kody. Boże, jest tyle do zrobienia, a ja nawet czasami nie wiem, co ja chcę zrobić najpierw, nie? Ale to jest świetne, bo to są RPGi, to jest piękne RPGów. Eleks, do którego tak się nie mogłem przekonać, raczej przekonać. Myślałem, że się nie przekonam. Staje się grą, w którą gram dużo. Mogę powiedzieć, bo już jest enty odcinek. Mam inne serie jeszcze do skończenia, ale gram tylko w Eleksa. Dobra, ona tutaj idzie z nami. Och. Ej, broń nie działa. Dobra,
Olśnienie? Czekajcie, co to jest za achievement? Zapiszę grę i chcę zobaczyć, co to za olśnienie. Zabiłem potwora, czyli zabił co? Milion potworów? Aha, zdobyć 20 poziom. O kurde, jeszcze poziom żem wbił. Dobra, bo trochę... Prawie, żebym się wywalił. Pewnie idziemy tutaj. Tu ktoś jest. I po gromce jeszcze dostaliśmy. Super. Silne stwory, za przeproszeniem, są bardzo silne. Ja O mój Boże. Ale to jest wielkie źródło Eleksu. Tak jak tamto, które znalazłem. Albo jestem coraz bardziej podatna na działanie Eleksu, albo to największe złoże, z którym miałam do czynienia. Te jedne eleksity, których ja czasem myślę, a nie biorę, one mogą być czystym eleksem, muszę zacząć je brać. Cholera, zapomniałem o tym. No, co się dzieje? Dziwne dźwięki wydają się, wiesz? Osłaniaj mnie. Sprawdzę, czego uda mi się dowiedzieć. Zadziałało? Ja... zaraz. Nie mogę oddychać. Wszystko w porządku? Daj mi chwilę. Nic nie czujesz? Nie. Może to tylko ja. Coś tu wyczuwałam. Ale nie potrafię tego określić. Myślałam, że na innych też to działa. Może w trochę inny sposób, ale jednak. Dlaczego ten wątpliwy dar musiał trafić właśnie do mnie? Miałaś szczęście? Szczęście? Myślałam, że zaczynam wariować. Dziękuję, że tu ze mną przyszedłeś. Kiedy powiedziałeś, że mi pomożesz, nie byłam pewna, czy można ci zaufać. Dotrzymałeś słowa. Zawsze robię to, co mówię. Tak. Rzadko można spotkać ludzi, którzy w ten sposób postępują. Jesteś silny, zwłaszcza psychicznie. Pewnie zazwyczaj osiągasz wszystko, co sobie postanowisz. Być może jesteś w stanie oprzeć się działaniu Eleksu. Tymczasem ja, patrząc na mutanty, zastanawiam się, czy skończę tak jak one. Chcesz nadal szukać złóż Eleksu? Tak. Tam... wydawało mi się, że wyczuwałam coś w tamtym miejscu. Ale na razie nie jestem pewna, co to mogło być. Znam jeszcze jedno miejsce, które moglibyśmy sprawdzić. Ale wiąże się to z dużym ryzykiem. Tak duże złoża Eleksu zawsze są niebezpieczne. Daj mi trochę czasu. Jak zlokalizuję to źródło, dam ci znać, dokąd powinniśmy się udać. Jeśli chodzi o efekty uboczne brania Eleksu... Tak? Proszę, oto twoja mana. Dziękuję. Jak się czujesz? Bardzo dobrze, dziękuję. Wejście do Ksakoru to duże ryzyko. Należy odpowiednio się do tego przygotować. Super. Dobrze się spisałem. Pójdziesz ze mną. Pójdziesz ze mną zrobić misję. Moją. Którą chcę, czyli zabić tego typeczka tam. Dla naszego towarzysza Arksa. Dobra, ja dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia do kolejnych odcineczków i cześć!